Siemanku, dzień dobry, witam wszystkich. Mamy wtorek, godzina 5:20 rano. Dzisiaj na rozruch wjeżdża herbatka, kanapeczka z polską jałowcową. To jest moja ulubiona kiełbasa mordy. No i co? I lecimy do roboty, nie? No to jesteśmy i zobaczcie znowu, jakie piękne różowe niebo. Tak, witam serdecznie w tym pięknym dniu. Witamy, witamy. Tak. Słuchajcie, z tym porannym wstawaniem to jest tak, że jeszcze jakiś czas temu, parę lat temu, jak wstawałem rano, to mówiłem sobie, ja pierniczę, znowu, dlaczego ja o 5 rano pobudka, ale by człowiek pospał. Dokładnie. I tak sobie mówiłem do pewnego momentu, aż uświadomiłem sobie, ile ludzi chciałoby być na moim miejscu, ile ludzi nie może wstać z łóżka, ile ludzi są kalekami, jeździ na wózkach, ilu ludzi by po prostu poszło do pracy za darmo, nie? Od tamtej pory wstaję rano z uśmiechem na twarzy i cieszę się po prostu z samego faktu, że wstałem. I wam też radzę. Tak jest. Trzeba się cieszyć z każdego dnia i z tego, co się ma. Dokładnie. Szanujcie i cieszcie się z tego, co macie, mordy. Tak. Lecimy do roboty, zaraz się widzimy w środku. Jo. Witam ponownie, jest 7:20, jest 21 stopni, jesteśmy już na szklarni, jak widać, słoneczko pięknie świeci z góry, ale na szczęście jutro już zaczną się dni burzowe, bo już mamy naprawdę dość tej gorączki. No i wystarczy tego ciepła, tydzień ciepła to jest naprawdę bardzo dużo, chociażkolwiek kończyliśmy wcześniej, ale to i tak te ciepło wykańcza człowieka, jesteśmy zadowoleni i happy, że jutro będzie już burza. Proszę spojrzeć, jak planty zwaliły. Sobie butelkę tam zaczepiłeś na tym? Cisza, spokój. O, nawet nie zauważyłem. Nie wiem, skąd się tu wzięła. No jest może na jakieś 21 stopni, ale jutro też ma być jeszcze 30 do końca tygodnia. Ale mają być burze, to mam nadzieję, że coś się ochłodzi. Bo jest naprawdę... Wczoraj o 12 godzinie to już miałem całą koszulkę mokrą, aż po sam pępek. Tak, nie dało się wyrobić. Czasem się właśnie latem trafi takie 2 tygodnie, że naprawdę jest mega, ale to mega gorąco i ciężko jest wytrzymać komuś, kto jest nowy na szklarni. My jesteśmy już po tylu latach zahartowani, także... No, jakoś to przeżyjemy, nie? Tak, tak, tak. Ale w takie dni wtedy wcześniej kończymy, to wiadomo, do domu i potem od razu na wodę, tamten tydzień nie? Do 12 i w tym będziemy robić gdzieś do 14, bo jest trochę więcej papryki, ale... No to i tak nie jest długo. Ale za tydzień by powinno być więcej, ale ma być chłodniej, także luzik. Będziemy informować was na bieżąco. Dzisiaj Adrian koszulka na ramionczkach widzę. O, lato, lato. Lato wszędzie oszalało, zwariowało. Tak jest. Moje serce. Lato. Lato wszędzie. Dobra. Lecimy dalej. Za chwilę się widzimy w jakimś innym momencie. W innym momencie. Jo. W innym miejscu, sorry. W innym miejscu, no, no dalej na szklarni. No dokładnie, dokładnie, Belo. To trzymajcie się. Witamy ponownie. Dzisiaj nagrywamy Ela. W trochę innym miejscu. Na szklarni jest za bardzo wielki szkwar. Mamy 10 sierpnia. Przepraszam, co jest, bo nie usłyszałem? Skwar. Skwar. Na szklarni jest bardzo wielki szkwar. No. Usłyszałem szpar, nie. Nie. Godnemu chleb na myśli. Godnemu no tak, jest szpar, no. Mamy 10 sierpnia, 33 tydzień pracy. Cena diametralnie skoczyła, bo jak? Jest diametralnie. Diametralnie, no. Dobra. Dobra. Jeszcze raz, i nie robimy cięcia, po prostu stawiamy naturalność. Dobra, i mamy, było 70 centów, a dzisiaj jest prawie 3 euro. Prawie 3 euro, bo na innych szklarni jest trochę mniej papryki, no. To bardzo podskoczyła cena do góry. My mamy skoczyła strasznie, ale trzeba wziąć pod uwagę też to, że jest jej mało. My mamy, można powiedzieć, jesteśmy szklarnią, która ma więcej papryki w tym rejonie, bo niektóre szklarnie to mają nawet wolne. Tak, mają wolne. Mają bardzo mało papryki, więc mają wolne. My mamy od 1,5 wózka do 2 wózków, czyli nie jest tak mało. Więc trochę zarobią sobie tego hajsu. Zarobią na pewno, nie? 3 euro za kilo? To jest bardzo dobra cena, nie całe 3, nie? Ja bym sobie życie za to ułożył. Kiedyś sobie życie układałeś i za 10 euro? Teraz widzę, twoja norma spadła za 3, nie wiem, za 4 odcinki to sobie ułożysz za euro życie. Nie potrzebuję. Powiedz, skąd u ciebie dzisiaj taka czapka?
A, bo to tak, wiesz, jestem, wyznaję coś tam. No nie, no nie wiem, no co ja ci mam tu powiedzieć. No skąd ta czapka u ciebie się wzięła? No daję mu cień. Ochroni cię przed promieniami tak, słonecznymi, tak, czy tak, no, to jest wyznajesz buddyzm, czy co? Buddyzm, no trochę też. Trochę ten, o wszystkiego. Ale ja się wstydzę. Czaję, niech tutaj widzowie zamknij ładnie buzię. Zwrócą uwagę, zwróćcie moi kochani widzowie, jak tu juniorowi ładnie zaraz poszedł, no. No weź się nie śmiej, no, bo ten wąs nie jedną... Trząs, słuchaj. Nie, dobra. Dobre. Żarty żartami. Ale tak. No mówię, no ciepło jest, ten tydzień to jest mega gorąco. Czeka od jutra mają być niby burze. Czekamy na te burze, ale i tak ma być ponad 3 dyszki. Ale jak popadło się trochę ochłonią. Nie wiem co dzisiaj, z tym językiem co dzisiaj mamy. Ochłodzą się trochę budynki, bo tutaj w Holandii straszna lipa jest ze względu na to, że te budynki nie są izolowane, jest po prostu goła cegła i budynki siedmieszkalne tak się nagrzewają, że jak ja wychodzę na balkon i z drugiej strony ręką dotykam bloku, to normalnie aż cegła parzy, jest tak gorąco. No, może ci, co mieszkają w Holandii, to wiedzą jaka tu jest lipa z izolacją i jak się nagrzewają te budynki. No, tu się wszystko nagrzewa. Pać się nie da, bez klimy jest ciężko wytrzymać, bez jakiegoś wiatraczka. No, na czwóreczce, jak mówił. Na czwóreczce chodzi cały dzień. Jeszcze chodzi. Nie przestał od tamtego odcinka. No i dzisiaj też kończymy, teraz nasze ostatnie podejście będzie. Kończymy o 14. Tak, o 14 skończymy. Pogoda, wiadomo, za gorąco jest, ale o drugie, jak wypadniemy stąd, to będzie git. Jeszcze skorzystamy z tego dnia. Tak, jak u was pogoda? Też dopisuję, drodzy widzowie, też gorąco w Polsce, w Anglii, w Irlandii, w Szwecji, w Szwajcarii, tak, w Grecji, tam widziałem nawet, pozdrawiamy też. Tak, pozdrawiamy wszystkich. Piszcie, czy u was też tak gorąco, bo ja osobiście to już tej gorączki mam dość. Dla mnie może, ja lubię jakieś tak 27 stopni, 26, 28, ale jakieś 32, 33 to nie są moje klimaty zdecydowanie. Tym bardziej, że robimy na szklarni. Nie, no, taki temperatur się nie da żyć, proszę zobaczyć, parę dni pogrzało, nam się już język plącze, no, to jest wszystko z powodu tej pogody normalnie. Dobra, lecimy dalej, Junior, zrób ładnie ukłon w tej czapce i lecimy dalej. Witam ponownie moi kochani widzowie, zobaczcie taką małą ciekawostkę, niech was wzrok nie zmyli, to nie jest żaden mentos, nie rozkładamy mentosów po plantach, proszę zobaczyć, to jest mała kuleczka, ona posiada dwie takie malutkie dziureczki. Nie wiem, czy będzie widać, dwie małe dziureczki. Z tego wychodzą takie małe robaczki, które zabijają mszyce, które są na plantach. Wiadomo, tych mszycy nie jest dużo, ale one zapobiegają właśnie tym mszycom. Żeby nie pryskać chemią, to mamy takie małe robaczki, one są zamykane w tym, one powoli się wydostawają i idą sobie, zjadają tą mszycę. Ja wam teraz to otworzę, zobaczymy, jak to w środku wygląda. O, to są minimalne, nie? Czekaj. Tak, dosłownie można powiedzieć nawet mikroskopijne. Są bardzo, bardzo malutkie te robaczki. I po prostu są rozkładane w rajkach, gdzie nie, gdzie na tych. I one potem obchodzą wszystko i zjadają te mszyce, które zjadają nam paprykę. Mentos, the fresh mico. Taka mała ciekawostka na dziś. Jak ci się ten pracuje w tym cieple dzisiaj? Bardzo dobrze, ja lubię takie klimaty mokre. No. A z kim dzisiaj robisz? A z takim Zdzisławem. Zdzisław, pokaż się tutaj. Halo, jest. Podnieś się do góry, niech cię zobaczą widzowie. Podnieś się. No jasne. Powiedz, że pozdrawiasz kanał z Pinki Holland. Pozdrawiam kanał z Pinki Holland. No właśnie, dziękujemy. O to chodziło, bajlando. To jest Zdzisław, nasz mentor taki, można powiedzieć, medialny. Senior. Senior, no. No i tu jego podopieczny, no, nie? No tak, no. Zobaczcie tego bajcepsa, trochę rośnie cały czas. No a powiedz, jakiej muzyki dzisiaj słuchasz? Dzisiaj trochę hip-hopu. Czego konkretnie? No tak wiesz, trochę tam Quebo na Fide, trochę Białasa. Białasa? Białas teraz nam płytę wypuścił, tak? Tak, no. Polecam. Fajny ma kawałek z matą, czekaj, jaki to był. PDW. Ale nie słyszałem go akurat. Dobry kawałek, posłuchaj. Muszę sobie przesłuchać, także też wam polecam, przesłuchajcie. Tak. Dobra, to lecimy dalej. Tak jest. Powodzenia, na razie. Dobra, no i tutaj już zbliżamy się do końca dnia. Jesteśmy, tak, można powiedzieć, w pierwszej i w ostatniej rajce. Tutaj widać piach nawet. Ja tu z Adrianem kiedyś kopałem. Żeśmy tu dziurę wykopali taką aż po szyję, można powiedzieć, bo grubo po szyję. Rura pękła. I po prostu
Rura od tego, od czego to była rura? Od ciepłej wody. Od ciepłej wody, no. Pękła po prostu i musieliśmy wykopać dziurę, przyjechała firma, wycinali to, żeśmy się tam zajechali jak świnie. Była dość ciężka praca. No, tym bardziej, że woda wyciekała i ta woda naprawdę była bardzo gorąca, nie? Bo aż się z niej kopciło. A propos ciężkiej pracy, to może powiedz, Adrian, w całym swoim życiu, jaką najcięższą pracę wykonywałeś swoich? Tą dziurę. Nie, a tak na poważnie? No... Najcięższa praca, jaką w życiu miałeś? Może być w Polsce, może być w Holandii. Na budowie w Polsce, no. Na budowie było najciężej? Najcięższa praca, jaką miałem, no. Czemu było tak ciężko? No kurde, nosiłem wapno, kleje, wiesz, ręcznie wciągałem na kurde piąte, szóste piętro. Tak samo latałem z klejami po klatkę swoje, bo w większości... Ile taka torba kleju waży? 25-30 kilo różnie, nie? No, no ale przez tym 6 pięter kurwa do góry, nie? Czasami po dwa miechy trzeba było brać i targać, zapierdalać, nie? Z kręgosłup wszystko napierdzielało, nie? No, tam było naprawdę przejebane. To czyli najcięższe była budowa u ciebie. No, a ty junior, ty tam w swoim CV aż tak dużo nie możesz jeszcze wpisać, bo jesteś młody. Ale co najcięższa praca w twoim życiu, jaką wspominasz? Nienawidzę prac taśmowych. Psychika mnie męczy wtedy. Ja nie lubię stać w miejscu i coś robić. No to... wiesz, że ja kiedyś w 2006 roku byłem na taśmie w Anglii, na taśmie z ziemniakami. To tak samo. Już tam zasypiałem, a później te wszystkie ziemniaki mi się zlewały w taką jedną całość, nie? Dlatego nie lubię takiej pracy. Już się muszę powiedzieć, że wtedy robiłem nocki, a ja to była jedyna nocka, jaką przepracowałem w życiu, bo byłem na tych ziemniakach aż jeden dzień. I tak nigdy wcześniej w życiu nie robiłem nocek. W Polsce pracowałem raz i to właśnie była najcięższa moja praca w życiu. To pracowałem sezonowo, żeby sobie dorobić, zbierałem te szparagi, nie? No, szparagi, była masakra na polu od 6 rano do 20, sobota, niedziela. Praca na akord, złotówkę za kilogram wtedy było. czasami jak byłem wyrąbany, to zebrałem 40 kilo dziennie, no masz 40 zł. Ale czasami potrafiłem zebrać 100-150 kg dziennie, 150 zł. 3,5 koła wtedy wziąłem za sezon. A tacy topowi wyjadacze to brali po 7-8 za sezon, nie? No, po dysce nawet. To była tyranka. Nie lubię prac na akord ogólnie. Jeszcze pracowałem w Anglii na akord na zbieraniu pory. Też nie polecam. Też to był 2006 rok. Por. No bo ja w swojej karierze przed Holandią jeszcze byłem we Włoszech. Parę miesięcy i w Anglii, nie? I tak akurat Holandia została. A ty jeszcze gdzieś za granicą pracowałeś? Ja to większość w Niemczech raz pracowałem. W Niemczech? Tak, w Niemczech raz pracowałem, ale też dziękuję bardzo. No, ja wyremontowałem całą chatę, tam kurde grosze dostaliśmy za to, a wiesz, przyjechał ktoś inny, zrobił kurwa, praktycznie nic nie zrobił, a dostał dwa razy więcej jak my zapłacamy. Tak jest zawsze. No tak jest zawsze, no. No a tak to jeździłem po całej Holandii, też różnych prac tam wiele zwiedziłem, wiesz. Jedna była nawet fajna, ale też jeden dzień wytrzymałem. Była też marchewka, nocka przy taśmie. Był taki dupny pojemnik, gdzie tam ta marchewka z dworu wjeżdżała taką maszyną, a ja musiałem stać i tylko naciskać guziki. No i usnąłem przy tym, bo to nocka, nie? Jak się maszyna przepełniła, to było gdzieś 4-5 metrów do góry. Przepełniła się maszyna, jak dostałem z marchewki w łeb, to tak od razu na ziemię padłem. Tak przylecieli wszyscy. Taka pizda na głowie, wiesz, leży. Ty, to byś może miał ksywę teraz marchewa. Pasuje. Dobra, junior, a ty byłeś gdzieś za granicą kiedyś jeszcze poza Holandią? W Niemczech. Ale w pracy czy turystycznie w Kauflandzie? W pracy. Czy w Kauflandzie na zakupach? Nie. Mały to z ojcem jeździłem do Kauflandu na zakupy i... Naprawdę, do Niemiec, nie? Kiedyś tak było, ale to miałem, nie wiem, 10-12 lat. Wchodzę do takiego sklepu, w ogóle szok, nie? Że taki sklep wielki, że produkty takie, że z jednej strony rowery, z drugiej słodycze. Wtedy jeszcze nie było tak marketów w Polsce, przynajmniej w tym mieście, gdzie ja mieszkałem, to jak otworzyli taki supermarket Szalony Max, to tam pół miasta się zeszło, no jak nie wiem, co by otwierali, kurwa, jak pierwszego McDonalda w Warszawie. Teraz Biedronkę otwierają, to kolejki, bo zawsze myślę, że coś dadzą. A zawsze dają tylko balonik. No i zawsze zawiedzeni ludzie są. No, Biedronka, no. Zawsze, jak to było? Codziennie niskie ceny. Aha, a jeszcze jest jak sobota, to do Lidla, do Lidla. Tak, i taki wałek. Dobrze. To na dzisiaj będziemy, myślę, pomału kończyć. Tak. Trzymajcie się, pozdrawiamy i widzimy się w piątek. Miłego oglądania. Dokładnie. Subskrybujemy, lajkujemy i widzimy się w piątek. Yo, mordy! Yo.